jak drugie panie, poćwiczone. Mam nadzieję, że korzystacie z rad naszych specjalistów, których zapraszamy specjalnie po to, żebyście mieli tych profesjonalistów i ich rady przy sobie, bardzo blisko. Drodzy Państwo, a z nami teraz kolejna profesjonalistka, specjalistka w swojej dziedzinie, pani Beata Sokołowska, autorka książki Alkaliczny styl życia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Książka jest, jest. Musi być. Pani Beato, wczoraj spotkanie autorskie i to nie jedno spotkanie autorskie, które pani prowadzi. Spotyka się pani, no właśnie, z paniami, z panami? Mężczyźni przychodzą? Jest przeważająca ilość kobiet, ale ja jestem bardzo zadowolona, ponieważ obserwuję po statystykach, również na blogu, tak, że coraz więcej mężczyzn jest zainteresowanych i był nawet taki dzień, gdzie około 30% wejść to byli mężczyźni. O proszę. Czyli jednak. Tak. Ale to bardzo dobrze świadczy o wszystkich i kobietach i mężczyznach, że chcą zmienić coś w swoim życiu. Pani to zrobiła, bo to nie jest tak, że pani sobie coś wymyśliła, tylko pani to na swoim własnym organizmie wszystko spróbowała, że tak się wydarzy. Tak, tak. Ja tego nie wymyśliłam, to nie jest moda. To wynika zarówno z badań naukowych, z odkryć medycznych, ale też przed odkryciami i do tej pory są społeczności, które żyją zdrowo, długo, no i nie doświadczają chorób cywilizacyjnych. I proszę sobie wyobrazić, że w tych społecznościach oni przecież nie mają takiej wiedzy medycznej, jaką my mamy, czy wiedzy naukowej. Oni żyją alkalicznie. A skąd pani się dowiedziała w ogóle o czymś takim jak alkaliczny styl życia? To było przypadkiem, dlatego że ja, jako że sama doświadczyłam wiele chorób, bólu, dyskomfortu, w pewnym momencie zaczęłam zmieniać coś. Kilka takich przypadków nastąpiło, gdzie okazało się, ja zauważyłam, że jedzenie ma wpływ, że jedzenie nas uzdrawia, tak? To była cała historia z tym związana i ja zaczęłam się bardzo zagłębiać w temat, zaczęłam szukać. Wtedy było jeszcze bardzo mało literatury dostępnej, nie było dostępu do internetu, więc korzystałam z tych pozycji, które były. I im to dłużej trwało, ja się natykałam na hasła w różnych książkach, alkaliczne, warzywa są alkaliczne, coś zakwasza. No i po jakimś czasie zorientowałam się, po kilku latach dobrych zorientowałam się, że wszystko, co nam nie służy, zakwasza, a wszystko, co jest dla nas korzystne, alkalizuje. Także no stąd alkaliczny styl życia, bo właśnie styl życia, nie samo jedzenie. W takim razie za moment podpytamy panią, cóż to tak naprawdę oznacza w życiu codziennym i jak my możemy się dostosować do tego nowego stylu życia i jak on na nas wpływa, ale to za sekundkę. Dobrze. Drodzy Państwo, wracamy do naszego studia. Beata Sokołowska, autorka książki Alkaliczny styl życia, jest cały czas z nami. Dobrze, co to znaczy alkaliczny styl życia? O co tutaj chodzi tak naprawdę? Czy czegoś musimy unikać? Czy na czymś się skupiać? To nie jest tajemnicze pojęcie, bo chodzi o zadbanie równowagi, o równowagę kwasowo-zasadową naszego organizmu, a 80% naszego ciała wewnątrz to jest środowisko alkaliczne, inaczej zasadowe, tak? Czego musimy unikać? Nie ma tutaj żadnego programu eliminacyjnego, czyli że na przykład nie jemy grupy białek albo węglowodanów. Ale to akurat brzmi dobrze. Tak. To brzmi bardzo dobrze, nawet bym powiedziała, ale tak, na pewno jest jakiś haczyk. To znaczy, no haczyków jest kilka, ale one są, ja uważam, że one są proste. Głównie właśnie dlatego, że nie trzeba czegoś eliminować. I choć jest jedna rzecz do wyeliminowania, żywność wysoko przetworzona. Ona no, ale o tym mówi się dużo i tak, już tak. Od długiego czasu, prawda, że to jednak nie jest dla nas zdrowe, chociaż najczęściej niestety dobre. Dobre, aczkolwiek w momencie, kiedy my przejdziemy na zdrowy styl odżywiania, proszę mi wierzyć, po jakimś czasie, po miesiącu, po półtora, po dwóch, różnie u różnych osób, jeżeli taka osoba spróbowałaby produktu wysoko przetworzonego, to jest nie do jedzenia, to jest przesolone, przecukrzone i to wszystko czuć. Wytłumaczmy, żywność wysoko przetworzona to? Różnego rodzaju na przykład sosy w proszku, zupki instant, ale również gro
jogurtów owocowych. Nie wszystkie są zdrowe. To było dla mnie kiedyś zaskoczenie, przyznam szczerze, naprawdę. Bo wydawało mi się, że jem bardzo zdrowy, jogurty owocowe, fantastyczna sprawa, a potem okazało się, że to nie do końca. Tak. I zostały jogurty naturalne. Tak, trzeba czytać etykiety. I produkty, które mają zbyt dużo składników, o tajemniczo brzmiących nazwach, z cukrem na jednej z pierwszych pozycji, to są produkty, które... Fast foody też oczywiście, tak. To są rzeczy, które staramy się wyeliminować z naszej diety. Mm-hmm. No później, tak jak Pani mówi, przejdzie to bardzo łagodnie i nawet nie będzie nas do tego ciągnąć. To tak, akurat jest dobra informacja. A jak należy komponować swoje posiłki? No to jest akurat bardzo prosta zasada. Nie musimy liczyć ani kalorii, ani węglowodanów, ani białek. Kolejna dobra informacja. Tak. Jest jedna, jedyna zasada. Większą część naszego talerza, 70%, 80% naszego talerza mają zajmować produkty alkalizujące nasz organizm i w skrócie warzywa. Są to warzywa, tak? Przede wszystkim warzywa, dużo zielonego, tak? Czyli jeżeli ktoś lubi mięso i je posiłek z mięsem, okej, tylko niech obok znajdzie się sałatka, dwa razy więcej wagowo sałatki niż tego mięsa. A nie ziemniak. To jest w porządku, a nie ziemniak. Ale ziemniaki można jeść z czymś innym, czy też nie do końca? No ziemniaki oczywiście, ziemniaki z sałatą. Aha, a co z owocami? Z warzywami. Owoce, niektóre owoce mają naturę alkalizującą, ale większość ze względu na bardzo dużą zawartość cukru zakwasza. Natomiast owoce są zdrowe, bo mają minerały, mają witaminy, więc trzeba je jeść, ale nie w takich ilościach, że kilogram dziennie, tak? Czyli jednak. Nie przesadzamy z owocami. Nie przesadzamy z owocami ani z sokami owocowymi. Podstawą niech będą te warzywa. Owoce trzeba traktować jako przyjemność. No i z owocami jest dłuższa historia, bo one nie powinny być jedzone na przykład po posiłku. Absolutnie, one zaburzają proces trawienia. Więc albo między posiłkami, albo przed posiłkiem. Taka przekąska, owoc można potraktować jako posiłek. Pani Beato, jak długo już Pani jest, żyje według tego nowego stylu życia? Ja od 15 lat. 15 lat, drodzy Państwo, i proszę spojrzeć na Panią Beatę. No, jest sama świetnym przykładem na to, że faktycznie można wyglądać i czuć się zdrowo. To jest chyba najważniejsze, prawda? Zdecydowanie chodzi o to, żeby czuć się zdrowo. Ja tego doświadczyłam, ponieważ 15 lat temu czułam się bardzo źle. Czułam się jak zniedołężniała 90-latka, tak? Doświadczałam bólu, doświadczałam zmęczenia. Miałam takie perypetie poważne, że byłam kierowana na operację. Uniknęłam wszystkiego dzięki zmianie. I bardzo się z tego cieszymy i teraz Pani Beata może się i dzieli się z nami tą wiedzą. Beata Sokołowska, autorka książki Alkaliczny styl życia. Proszę obserwować, Pani Beata jeździ po całej Polsce i spotkania autorskie są, więc można też przyjść, dowiedzieć się nieco więcej. Książka jest również dostępna. Alkaliczny styl życia. Bardzo dziękuję Pani również, Beato. Dziękuję i gratuluję, no. Cieszę się, że takie osoby są, które też pokazują, że można. Dzięki wielkie. Dziękuję uprzejmie.